2 lutego Kościół obchodzi święto ofiarowania pańskiego. Jest to również dzień upamiętnienia świętego Symeona Jerozolimskiego. Symeona poznajemy z opisu świętego Łukasza umieszczonego w 2 rozdziale jego Ewangelii. Gdy urodził się nasz Pan Jezus Chrystus, Symeon mieszkał w Jerozolimie. Wypełniał wszystkie przykazania prawa, był sprawiedliwym, pobożnym Żydem, napełnionym Duchem Świętym. Był już starym człowiekiem. Sam o sobie powiedział, że jest sługą, a nawet niewolnikiem Boga. Duch Święty objawił mu, że przed śmiercią zobaczy Mesjasza. Celem jego życia było spotkanie Zbawiciela. Zapewne często przychodził do świątyni jerozolimskiej, w której ciągle sprawowany był kult, zawsze było wielu czcicieli Boga. To Duch Święty pozwolił mu rozpoznać wśród wielu pierworodnych synów przynoszonych przez rodziców 40-dniowe niemowlę wnoszone w tym momencie do świątyni przez Maryję i Józefa. Rozpoznał, że Jezus jest oczekiwanym Zbawicielem Izraela. Z pewnością, z drżeniem i wzruszeniem wziął w swoje stare już ręce dzieciątko i w prorockim uniesieniu śpiewał: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Spotkał dzięki swojej wierze Zbawiciela. To było najważniejsze wydarzenie w jego życiu. Spełniło się jego największe oczekiwanie. Teraz był już gotowy na śmierć. Symeon wyznał i ogłosił w świątyni jerozolimskiej, że Jezus jest wyczekiwanym Mesjaszem, Zbawicielem nie tylko Izraela, ale też wszystkich narodów, również pogan. Symeon w pewnym sensie zakończył tęsknotę oczekiwania Starego Testamentu, bo osobiście spotkał Mesjasza, którego zapowiadali prorocy Starego Przymierza. Potem jeszcze, zdumionej tym wydarzeniem, Maryi dalej prorokował: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Te słowa najpełniej zrealizowały się w godzinie śmierci Jezusa na krzyżu. Zgodnie z najdawniejszą tradycją, to właśnie 40 dzień od narodzin Chrystusa, czyli 2 lutego, jest dniem upamiętniającym świętego starca Symeona. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.